Witam Państwa serdecznie. Zawsze dają mnie na końcu całego programu i pytanie dlaczego, albo czy najczęściej jest tak, że gdzieś pobudzam Państwa do jeszcze jakiejś relacji. Moje pytanie, czy można zgasić te światła, bo to tak zawsze ja robię coś. Tam są pstryczki, elektryczki. Oczywiście jak coś nie wybuchnie, to a nie ten, a tamte i siamte. Wszystkie, tylko nie to, nie? O, jest. Rewelacja. Proszę Państwa, no mam nadzieję, że ważne, żeby Państwo... O, super, tak będzie idealnie. Mam nadzieję, że Państwo będą mnie słyszeć. Jak to jest, zanim zacznę? Jak to jest, proszę Państwa? Mówimy tutaj o rewitalizacji od 2 dni. I często przy programach rewitalizacyjnych, które ja poruszam, gdzieś realizuję, no to kontekst społeczny, cały czas. Ale jak to jest z tym społecznością? Jak idziecie sobie do Ikei i kupujecie mebel typu krzesło, chcecie, żeby był ergonomiczny, bo uważacie, że jak potem będziecie siedzieć na tym krześle przez następne ileś godzin, to ważne, żeby jakość waszej pracy była właściwa i super. Dlaczego kupujemy materace do łóżka, żeby się dobrze wyspać? Wszystko, co jest elementami zagospodarowania, nic innego jak zagospodarowania domu, naszego mieszkania, bo tak to trzeba traktować, wybieramy czy kształtujemy tak, aby z punktu widzenia jakość naszego życia była właściwa. I niby też wiemy, jak ta przestrzeń powinna być się ukształtowana. To nie, że idziemy sobie, jak już wspomniałam o tej Ikei, że idziemy sobie do Ikei i mówimy, że my nie wiemy, jak projektować. Nie, chodzimy po tych kuchniach, pokojach, żeby się naładować jakimiś pomysłami na i potem to nam się podoba, tamto realizujemy. Z przestrzenią jest dokładnie tak samo. Na czym polega rewitalizacja w przestrzeni? To nic innego, jak powinna być ona tak kształtowana, aby jakość naszego życia była właściwa, z dużym wykrzyknikiem. Proszę Państwa, mój wykład dzisiaj jest trochę łaskoczący, to znaczy ma taki być na celu, nie jest odpowiedzią na pytanie. Ze względu na to, że zawsze mam, w zależności od tego, którą godzinę mam wykład, czy to jest rano, czy to jest po południu późniejszym, w związku z tym zupełnie innego rodzaju wykładu. Z jednej strony na początku to trochę do teorii, natomiast na końcu, jak teraz Państwo tutaj siedzą, według mnie teorii być nie powinno, znaczy tylko łaskoczące tematy, które pobudzają do pewnej aktywności. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych, małych miast i wsi, a partycypacja społeczna, proszę Państwa, kilkanaście przykładów, które... Moment, tylko zobaczę, w którą stronę idzie. Okej. Okay. Które pokazują, na czym polega, czy też jakie są zmiany, aby bardziej Państwa uświadomić, że ja specjalnie weszłam na obszary wiejskie, bo tych miast tutaj znowu było bardzo dużo. Podobnie jak na zeszłorocznym spotkaniu. Nie wiem, czy pamiętacie, ci, co byli, zawsze jest, mówiłam, kończąc zeszłoroczny mój wykład, powiedziałam takie zdanie w zakresie partycypacji społecznej, czy w zakresie kontaktu między ludźmi. A propos tego, żeby coś, co uważamy, żeby w rewitalizacji się udało, miało miejsce, to tylko wtedy, kiedy nieważne jest, proszę Państwa, co mówisz. Ważne jest, co rozumie twój rozmówca. I w tym kontekście całe działania czy kontakt pomiędzy tym, kto chce rewitalizować, a tym a społecznością, musi być zrozumienie pełne, 100%. Jakie są cele rewitalizacji, wiemy. Takie bardzo wzniosłe, wszystko chcemy poprawić. No to dobra, proszę Państwa, teraz same przykłady. Miasto. Mniejsze czy większe, taki temat. Przykład rynku w Gostyniu. Województwo wielkopolskie. Rynek, który obecny stan na zdjęciach, który został zrewitalizowany w oparciu o przestrzenie bardzo puste, bardzo wyludnione. Gdzieś pojawiają się obiekty w postaci miejsc siedzących, mało drzew. Pytanie, czy to jest dokładnie ta przestrzeń, o którą nam chodzi. Przykład kolejny. Rynek w Jaworznie. Tam południe Polski. W związku z tym to są stare zdjęcia, jeszcze sprzed rewitalizacji. Takie typowe. Typowe, jakie mamy we wszystkich, czy tam w różnych miastach, gdzie mamy parking, jakaś przestrzeń mniej czy bardziej publiczna.
To również stare zdjęcie. Natomiast to jest stan istniejący. Po projekcie, po zmianach, po wprowadzeniu przestrzeni podziałem na taką, gdzie można się zatrzymać, ale też na taką, gdzie odbywają się pewne imprezy, spotkania. Wszystko jest oczywiście monitorowane, sprawdzane i to, proszę Państwa, ta przestrzeń rzeczywiście bardzo mocno żyje i funkcjonuje. Nawet zimą, nawet w deszczu, gdzieś te relacje, te działania są bardzo mocne. Przykład kolejny. Budynek w Krobi. Obszar fatalny z punktu widzenia społecznego. Komunikacja, komunikacja i jeszcze raz komunikacja. Same parkingi, sama ulica, same samochody, przejścia dla pieszych, no, lekko wywyższone, aczkolwiek i tam ludzie chodzą jak chcą, no bo już nie patrzą na przejścia, bo już nie ma znaczenia. Wejścia do budynku w postaci schodów, w związku z tym tego jest dużo. Oczywiście rynek, przez rynek przejeżdżają może nie tiry, ale ponieważ to obszar wiejski, mają tylko 4% lasu w całej gminie, więc obszar rolniczy, w związku z tym tereny, znaczy bardzo mocny ruch taki samochodów rolniczych różnego typu. Jak widać na tym rysunku, ile jest komunikacji, a ile jest ewentualnych części pieszej. No i to jest taki program, projekt rewitalizacyjny, który oczywiście jeszcze nie wszedł w życie, ale pewien rysunek, pomysł na zagospodarowanie. I pytanie, czy to jest właściwy kierunek, gdzie ta przestrzeń znowu ma być bardzo wybetonowana, czy też w jakąś inną powierzchnię ma przyjąć, ale pusta. Z jednej strony projektant chciał stworzyć miejsca do siedzenia i jakichś kontaktów międzyludzkich, ale pytanie, czy to się udało. Czyli w przestrzeni mniej więcej podział jest jak na obrazku. No to wchodzimy na obszary wiejskie. Trochę przykładów ze wsi. Co to jest wieś? Ten potencjał, jak tutaj na wcześniejszych panelach rozmawiałam tutaj z kolegami, czy z Państwem, były takie sugestie, znaczy w ogóle szukanie pewnego potencjału. Na czym polega program rewitalizacji, proszę Państwa? Jak robimy diagnozę, po co robimy diagnozę w programach rewitalizacyjnych? Żeby poznać potencjał i problemy. A potem i tak nas weryfikują z tych problemów. Pytanie, czy wykorzystujemy ten potencjał do tego, żeby te problemy rozwiązywać. To już jest zupełnie inna kwestia. Natomiast czym jest wieś? Często robiąc analizy we wsi, oni, mieszkańcy, sami nie wiedzieli, co mają. A my, no to pokażcie nam wieś od tyłu, czyli tak zwane na wsi, o których tutaj była przed chwileczką. Zupełnie, proszę Państwa, obrazki czy przestrzenie, które dla przeciętnego człowieka mogłoby się wydawać, że są niewidoczne, ale jakby poszperać tam dalej, to głębiej fantastycznie. Przykłady oczywiście pozytywne. Mnóstwo detalu architektonicznego. Wszelkiego budulca, który niszczeje, aczkolwiek jest fantastycznie do odzyskania. Mamy detale różnego typu, konstrukcyjne, gdzieś ukryte w tych zabytkach, które gdzieś tam są w budynkach, w budowlach, różnego typu. Mamy pewne wyróżniki wsi, czyli pewne elementy, które są taką cechą charakterystyczną. Można by z nich stworzyć ten element taki bardzo przyciągający i zaktywizowany turystycznie. Mała architektura, budulec. Jedna z wsi wykorzystała swoje kapliczki do sieci kapliczek. Przy każdej kapliczce był kod QR, gdzie oczywiście cała historia danej kapliczki się znajdowała. I stworzyli z tego produkt turystyczny. Tu mała architektura, budulec, różne elementy. W jednej ze wsi, Kosieczyn, w województwie wielkopolskim, we wsi mieli 15 rodzajów gołębników w budynkach gospodarczych. Oni nawet nie wiedzieli, że takie coś mają. Elementy przyrodnicze. Tu wieś wysoka w Lubuskim. Wieś, która, to jest koniec świata, wchodzi niejako w jezioro i cała jest na terenie jeziora. Tam nie ma drogi przejazdowej, tam jest sielsko, anielsko i bardzo, bardzo wiejsko. Mamy elementy przyrodnicze miejscowości. Znam wieś, która ma 5 kilometrów alei lipowej.
przez całą, od początku wsi, przez całą wieś i jeszcze za wsią dalej, nadal jest Aleja Lipowa, bardzo gęsta i fantastycznie ukształtowana. Mamy intymne malownicze wnętrza, to ów wysoka w województwie lubuskim, ale też folklor, wieś Domachowo, województwo wielkopolskie, gmina Krobia, gdzie wszystkie pokolenia, nie tylko, że tam dzieci każą im w przedszkolu, nie, proszę Państwa, wszystkie pokolenia, każdy po kolei bierze udział w tym całym takim procederze lokalnego folkloru, lokalnej społeczności, oni tym bardzo mocno żyją. Czystość krajobrazu. Oczywiście, proszę Państwa, jak nie, ta wartość, którą sobie mamy, jak ją zachować? To jest właśnie jakość życia mieszkańców. Ale mamy też takie, które gdzieś to mieszkańcy sami tworzą. Przestrzeń zmysłów. Trzeba zwrócić uwagę jak na wszystkie elementy, jak są kształtowane ławki, gdzie jest, czy kwitnie coś wiosną, jak pachnie i gdzie tego turystę ewentualnie zaciągnąć. Tak. Gdzie jest, są elementy gastronomii, którą oczywiście możemy również wykorzystać poprzez swój klimat, ale punkty widokowe. Po prawej stronie na zdjęciu mamy Łagów i secesyjny wiadukt, który oczywiście nie jest punktem widokowym stricte, ale nielegalnym. Oczywiście tam pociągi jeżdżą, ale miejscowi wiedzą, kiedy jeżdżą pociągi, no i tam wprowadzają tę górę bocznym wejściem, przepraszam, chętnych. Infrastruktura pobytowa, Antonin, znane nam miejsce, Radziwiłłów, gdzie z ulicy nawet nie widać, że ta przestrzeń taka bardzo turystyczna jest, pobytowa. No i ów wieś od tyłu. Jakże czasami zapomniana, aczkolwiek bardzo tak czasami zaskakująca w swojej formie. No to teraz się zacznie. Miejsca centralne, Antonin również. Proszę Państwa, przykład, to jest dokładnie to samo miejsce. Po prawej i po lewej stronie to samo zdjęcie. I oni tutaj na tym placu, na tym, tu jest taki, w tym miejscu taki baner i na tym banerze pokazują zdjęcie, jak kiedyś było. Szczycą się tym, jak kiedyś było, ale z drugiej strony jak zszanili tą przestrzeń. Co jeszcze? Cała infrastruktura pobytowa jest, no właśnie, Państwo jej nie widzą, stojąc na parkingu. Ta infrastruktura, która była przed chwileczką na zdjęciu, dokładnie jest za tymi wszystkimi zabudowaniami, które Państwo widzą. Strefa wjazdowa do wsi, reklamy, jakieś różne rzeczy, to tam jest sporo tego i wiemy. Są oczywiście pozytywne po prawej stronie, negatywne po lewej stronie zdjęć. Reklamy wszędzie istniejące, wszędzie, na przykład w Łagowie jest tyle reklam, że każda kolejna powstaje większa niż ta poprzednia, po to, że ludzie chcą krzykliwie pokazać to, co mają i już w ogóle tak naprawdę wsi chyba nie widać. Tu mamy Kosieczyn. Chyba 3 miliony wydali na ten kościół, żeby go zrealizować. Ale to, co jest obok i to, co jest przy, to jest zatrważające. Parking, Łagów, miejsce bardzo turystyczne, bardzo znane w Lubuskim, mnóstwo jezior, mnóstwo lasów. Pytanie nawet nie ma jak tam gdzie zaparkować, o ubikacji nie wspomniawszy. Zabudowa i posesja, czyli ta struktura pomiędzy, gdzieś jest ta element zagospodarowania istniejący, ale wprowadzamy nowe, tymczasowe, z jakichś innych względów funkcjonalnych. Przestrzeń publiczna i wyposażenie. No pytanie, czy jak jedziecie gdzieś, proszę Państwa, to jest gdzie usiąść, gdzie zjeść, albo w ogóle zasięgnąć informacji turystycznej. Otoczenie posesji. Proszę Państwa, stoję na środku drogi na tych zdjęciach. Po lewej stronie mam widok taki, po prawej taki. Tak? To robił proboszcz po prawej stronie, widać kościół, gdzie spoczywają szczątki Radziwiłłów. Natomiast po lewej stronie prywatna posesja, profesja. Powiązania z otoczeniem. Są takie miejsca bardzo specyficzne, gdzie możemy je wykorzystać do tego jakości życia i do tego, żeby turystów jakby bardziej przyciągnąć. To nie jest fotomontaż, proszę Państwa. Tak rzeczywiście jest. Stając pośrodku altany widać dwa elementy. A to moje ulubione zdjęcie. To jest droga do szkoły, proszę Państwa.
po drugiej stronie ulicy nie ma chodnika. To jest jedyna droga do szkoły w Kosieczynie. Chyba to w ogóle trzeba zostawić bez komentarza. Teraz w ogóle w tym momencie powinnam dać takie hasło, no to o co chodzi w tej rewitalizacji? Że z jednej strony, już tak, no dobra, o rany. Okay. O co chodzi, proszę Państwa, w tej rewitalizacji? No bo no to właśnie to chodzi o ten element zagospodarowania, po to, żeby nam się jakość, bezpieczeństwo i wszystko inne zrealizowało. Często mamy w projektach remont drogi, no jak nic, z warunkiem bezpieczeństwa, aż prosi. Natomiast niestety pewne elementy są odrzucane na poziomie wyższym. Tu mamy przestrzeń publiczną, dlaczego napisałam ją tymczasową, bo władze, to jest teren gminny. Jak jest impreza, to płot, który tam widzicie w tle, taki betonowy, zostaje ściągnięty, jest impreza, po imprezie władze stawiają z powrotem płot, żeby mieszkańcy nie korzystali z tego terenu. Kontekst, gdzie umieszczamy poszczególne śmietniki czy różnego innego elementu. No i tutaj już nie ma nazw, bo tu nie ma znaczenia. Kilkanaście zdjęć przewinę, żeby zobaczyć, jak jest pięknie w naszych polskich wsiach. I tak naprawdę funkcjonalnie sposób zagospodarowania, sposób pewnych relacji, reklamy, różne elementy, których jest na potęgę, kolorystyka, aż człowiekowi by się wydawało, czy to jest właściwe. Już kończę, dosłownie dwa ostatnie slajdy. Proszę Państwa, tak naprawdę kwestia dyskusji jest na temat tego, co rewitalizujemy i na czym polega sedno rewitalizacji. Na samym początku powiedziałam o tych krzesłach, o tym krześle, o tym łóżku, że wybieramy rzeczy, które powinny być dla nas, które są dla nas takie z punktu widzenia jakości ważne. Jak zobaczyliście te zdjęcia, które były przed chwilą, to daję głowę, że tak 90% powiedziało, ale jak można. Na pewno były takie reakcje, że jak można taką przestrzeń, która jest naprawdę piękną, można upstrzyć różnymi innymi elementami. I tutaj kwestia edukacji. Jakby na czym polega pewne elementy pewnego porozumienia pomiędzy, nie tylko w ramach, ja też to powiedziałam na kongresie rewitalizacji, bardzo szum po sali poszedł na temat rewitalizacji, jakie są trzy nogi dobrego procesu rewitalizacyjnego, żeby ten kontekst był dobry. To przede wszystkim władza, mieszkańcy i Kościół. Byłam, proszę Państwa, na takich spotkaniach, gdzie była walka pomiędzy mieszkańcami a władzą. Ja stałam po środku, pomidory latały. Natomiast jak oni dyskutowali, był krzyk. Jak ja próbowałam coś powiedzieć, był krzyk. Natomiast jedna osoba wstawała. Co wstawała, to cisza. Ksiądz, dokładnie. Proboszcz był wśród wiernych i to on miał siłę i całą skupiał zdanie innych, takie zdanie, jakie on miał. Naprawdę, proszę Państwa, działania rewitalizacyjne musimy skupiać w różnych tych stowarzyszeniach, społeczności, księdzu, po prostu różne grupy brać pod uwagę. I to, o czym było zresztą wcześniej powiedziane, ja już kończę. Te elementy, tutaj widzimy pewną czapę, tak zwaną czapę konfliktów. To jest coś, co jeśli nie zostaną spełnione, ten konflikt następuje. Może być konflikt pewnych relacji, danych, interesów, taki strukturalny, pewnych wartości, które niestety, jeśli one nie będą, to niestety ta rewitalizacja nie nastąpi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.